Dziś o 19 na odcinku u Dave'a mieliśmy rozprawę sądową i sędzia nie wskazał winnego, znaczy w sumie wskazał nas obydwu jako winnych i musieliśmy zapłacić grube siano, żeby nic się nie stało. Więc postanowiłem, że w dzisiejszym odcinku najlepiej będzie, jak pogodzę się z Dave'em. Siemano, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. Ja jestem oczywiście Szczypson, jak widzicie, troszkę inaczej się tutaj troszkę się pozmieniało, ponieważ przestawiłem sobie trochę biurko, żeby taką, wiecie, troszkę coś nowego wprowadzić. Możecie napisać, jak wam się to podoba, czy fajnie wygląda to, czyli tak średniawo raczej. W każdym razie tak sobie to poustawiałem, żeby było spoko. Dzisiaj na odcinku jest ze mną Milki. Dobra, chciałem was wstrzymać w niepewności, ale już się przywitam. Witam wszystkich bardzo. Ona coś powie. Dobrze, dobrze. No to jest z nami dzisiaj Milki. I słuchajcie, na samym początku, tak jak w poprzednim odcinku, postanowiłem, że pokażę wam, co tak naprawdę zrobiliśmy na live'ach, ponieważ teraz są codziennie live'y u mnie i u Emilki, więc koniecznie subskrybujcie nasze kanały. Co się dzieje? W każdym razie, ale na wstęp, zanim jeszcze pokażesz, łapkę w górę. Więc macie, uwaga. 4 sekundy na zostawienie jak największej ilości łapek w górę. 4, 3, 2, 1, 0. Komu się udało, ten jest najlepszym mistrzem w ogóle, więc jeżeli się wam... Udało ci się? Tak, udało mi się. Dobrze, Emilka, udowodniłaś. Udowodniłaś, że potrafisz walczyć z ostrym cieniem mgły. Dobrze, słuchajcie. Już ale nie pytali mnie o imię. Ale nie pytali cię o imię, no bo nie mogą wtedy, nie? Dobra, słuchajcie. Co zrobiliśmy na live'ie, słuchajcie, zbudowaliśmy tutaj latarnię, w sensie jeszcze nie jest dokończona, wygląda trochę jak taka, jakby tam ją zakręcić tak w bok, to wyglądałaby trochę jak taka laska cukrowa, nie? Taka prawda, ale nieważne, w każdym razie, o, tam Emilka jest na górze, tam sobie stoi, wow, jaki Emilka jumper. Słuchajcie, zbudowaliśmy taką tutaj latarnię. Ona będzie przerobiona, wiadomo, będziemy to kończyć na streamach, więc koniecznie subskrybujcie nasze kanały, żeby po prostu, wiecie, żeby być na bieżąco. Dzwoneczek i codziennie są streamki teraz na kanale, więc czekujcie. Tu zrobiliśmy taki bar, w sensie bardziej Emilka zrobiła, więc dobra. Zrobiła super krzesła, na których nie da się siedzieć. Co podać? Wiesz co, weź to, nie można tego. Co to jest za wino? Ile tego jest, Emilka? Co to jest za bar? Robiłam zakupy. Dobra, no rozumiem. Ale nie, słuchajcie, fajnie to mega wyszło, mi się to mega podobało. O, te lampki w ogóle, to można je gasić też, nie? Albo nie. Dobra, nie wiem, nieważne. Tu jest akwarium w ogóle, za to trzeba Dave'a wrzucić. Może tu z nim przyjdziemy dzisiaj, żeby go tam wrzucić, żeby tam popływał. Bo to jest jego miejsce, to wybraliśmy na live'ie przecież, że to on tam powinien pływać. No i będzie tam pływać, czy to mu się podoba, czy nie. To piwo na tym, to jest jakiś żart. Naprawdę, dobra, nieważne. W każdym razie statek, to też się pozmieniało. To nie było widoczne chyba jeszcze na żadnym odcinku. Tylko jak tam wejść, to jest statek, na który nie da się wejść. Więc jak ktoś z niego wyjdzie, to statek jest tak naprawdę niczy i... Aha, mogę wejść w sumie żelkiem. Więc pokażę wam w sumie, co jest w środku, żebyście widzieli. Tu wiadomo jest ster, gdzie Emilka wiadomo średnio kieruje. Tu mamy jakieś torby, walizy i w ogóle inne takie. Tutaj mamy skrzynki. Tu jest w ogóle, to jest fajne. Ja nie wiedziałem, że da się chować do tych, gdzie są te jabłka. Tu jak klikniesz prawym przyciskiem myszy na to da się do tego chować. A do tego się nie da, dlaczego? A dlaczego nie mogę do tego? To ja nie, do jednych się da, do jednych się nie da. No faktycznie, jakoś to jest zepsute. No nie wiem, dobra, bo widzę. Wow. Przepraszam, alarm. Alarm, oczywiście włączył mi się, że mam wrzucić odcinek z Lego, ale nie wrzucam odcinka z Lego, bo nie mamy czasu z Dave'em, żeby to nagrać teraz. Nieważne. Chodź Emilka, w takim razie jeszcze pokażę ten targ, co żeś tam wykminiła. O kurczę, jak to zrobiłeś, żeby tak szybko wyszłaś. No i tutaj jest taki targ, patrzcie, targ z pamiątkami, czy z czym to jest, nie wiadomo co to jest. Ulica targowa to jest. Tak. A tutaj tam będzie robiona restauracja, ale tam nie pokazuję, bo to Emilka pokazywała na odcinku, to buduje. Chcecie zobaczyć, co tam będzie, to koniecznie wbijajcie na live'y nasze. Jutro pierwszy live odpala Emilka, więc do niej zapraszam. Wydarzenie będzie dzisiaj wieczorem już stworzone, więc przypomnienie warto sobie ustawić, wiadomo. Dobra, słuchajcie, lecimy spotkać Dave'a gdzieś, ponieważ on gdzieś tam powinien być i ja postanowię się z nim pogodzić. Trzeba się z nim pogodzić, bo to jest dla dobra Palionowa, dla dobra wszystkiego, ponieważ teraz, jak wiecie, syn Paliona teraz, no normalnie tutaj poniosło go, zakłada synowicę i tak dalej, tu w ogóle mamy, a to też pokażę. To nasze w ogóle, pieniądze, w końcu chciałam to zrobiłem. Powiedzieć. Tak. Patrzcie, tutaj Emilka już swoich sponsorów dopisała i w ogóle co i tutaj ten, a tutaj patrzcie, po drugiej stronie również są moi sponsorzy, więc dziękuję wam bardzo, tu w ogóle Jan Kapturek, pozdrawiam bardzo serdecznie, no tostowa potęga, chłop wykupi takiego sponsora, że mucha nie siada, więc tutaj też obok Bogaty Tost, Red Gaming i cała reszta, Toster jakaś, Wiktoria, Francuzik, no mnóstwo w ogóle osób tu jest, więc dziękuję wszystkim bardzo za to, że
wspieracie mnie, że tych wspierających kupiliście mi, to naprawdę mega bardzo pomaga. No i wiadomo, też będziecie częścią na naszym ślubie, bo jednak już macie miejsca zarezerwowane, więc nie bójcie się. Dobra. Dokładnie. Lećmy w takim razie do wioski, zobaczyć co tam, gdzie tam Davy, gdzie tam go trzeba znaleźć. W ogóle jest tak ciemno. Co tam w trawie piszczy, no, co tam Kijanka ma nam dzisiaj do powiedzenia. Kijanka Dave, bo dzisiaj to jest Kijanka, nie wiem czy wy wiecie. Skończył z karierą żaby. Kijaneczka. Teraz to jest Kijanka. Tylko nie wiem gdzie on jest, będzie trzeba go znaleźć. Jest na serwerze, więc gdzieś powinien być. Gdzie ty jesteś? No już tutaj do ciebie dobiegam. Pum, pum, pum. Dzień dobry. Dobra. Dobry wieczór. Patrz, mi się wydaje, że on będzie gdzieś tam koło tej fontanny przy tej żabie. Bo on z tą żabą jakoś dużo czasu ostatnio spędza. No, ja nie wiem, czuję, że za niedługo będą małe kijanki tutaj gdzieś nam pływały po wodzie. Ale żaba sam. Dobra, okej, tak. Nie, dobra, tak. Tak, i dziecko żaby to kijanki, tak. O! Jest i on! Dzień dobry! Hejka! Dzień dobry! No, no i co? Co tam zajadasz? Co tam zajadasz? Co masz nam do powiedzenia? Coffee Beansa, hehe. Trzymaj. No właśnie to jest dziwne, te Coffee Beans. Dobra, słuchaj, Davik, bo musimy sobie coś wytłumaczyć. Więc masz mi coś do powiedzenia? Słuchaj, tak, mam ci dużo do powiedzenia. Była rozprawa w sądzie, sąd uznał winne po obu stronach, musieliśmy zapłacić grube siano, ale oboje wiemy doskonale, że syn totalnie, że tak powiem, odwaliło mu i robi synowice za pieniądze z banku, które należały do wszystkich, a nie do niego. On akurat nic nie dał, bo jest niepełnoletni, więc on nawet nie może mieć konta w banku, więc to nie są jego pieniądze w ogóle. No więc ja proponuję, abyśmy tutaj, mam, widzisz, taką książkę, żebyśmy podpisali umowę, taki traktat Palionowa, że pokój między nami. Wiesz, o co chodzi? Tak. Jesteś za? Kurde, no nie mogę się denerwować na tą słodziasną bułkę, no dobra, dawaj ten. Dobra, ale to czekaj, musimy najpierw ten dokument sporządzić, ale dokument można sporządzić tylko i wyłącznie w zamku, w sali tronowej, której nie mamy, więc to trzeba zrobić przy Sfinksie, bo to musi mieć moc, najpotężniejszą moc, więc to musimy zrobić koniecznie w tamtym miejscu. Dobra, słuchaj mnie, słuchaj mnie, powiedz mi bardziej, czy masz jakiś plan w ogóle, jak te synowice pokonać, bo ja szczerze mówiąc, myślę, że najlepiej będzie jak tam jakoś, wiesz, najbardziej mi się przydało mieć jakąś wtykę, że tak to ujmę. Tak. No trzeba się będzie na pewno zaprzyjaźnić z policjantem, bo tam policjant z nim zamieszka i jeszcze jakaś nowa osoba, ale nie wiem kto. Totalnie nie wiem kto. Zobaczymy. Dobra, no to będzie trzeba to wszystko wyśledzić, więc mam nadzieję, że nam się to wszystko uda. Dobra, jesteśmy przy Sfinksie, tutaj sporządzimy teraz dokument najważniejszy, że tak powiem. Więc uwaga, ja, Toast... nie wiem co napisać. Ja, Toast... przysięgam przed Sfinksem i innymi kijankami, przed innymi, że podpisuję się pod traktatem pokojowym z Dave'em po prostu, bo to już jakby Paliona, i Palionem, będzie trzeba też od niego podpis zdobyć. Z Dave'em i Palionem. I uwaga, ja tutaj się podpisuję. Szczypson, proszę bardzo, podpisz to. Emilka też tam możesz się podpisać. Ja to sprzysięgam przed Sfinksem i innymi, że podpisuję się pod traktatem pokojowym z Dave'em i Palion. Podpisujesz to? Nie, ja to idę spalić, nie podoba mi się. Okej, dobra. No to w takim razie Emilka możesz go zabić. Podpisałem. Dobra, tak, Emilka może się tam podpisać. Schowaj te FLN-y. Schowaj to. To nie jest śmieszne, to nie jest żaden prezent. Musisz to podpisać, wiesz, tak, podpisać, nie? Trzeba to uczcić. Ale jeszcze Pawła potrzebujemy. Przede wszystkim macie jakiś level, że tak powiem? Tak. Dobra, to możesz ulepszyć w kowadle to, w sensie nazwać to, jak to nazwać? Przykład traktat pokojowy, coś takiego, no. Bo ja niestety, tutaj jest. Tak już troszkę zużyte, ale działa jeszcze. I wtedy będziemy mieli coś takiego, i schowamy to do sejfu. Ja wiem, pójdziemy do banku i schowamy do sejfu na dole, bo tam będzie chyba najbezpieczniejszy. Bo w sumie to... Daj mi to, pokaż jak to wygląda. Proszę bardzo. Łap. Dobra, tu wszystko, o nie. Dobra, no to chodźcie do banku w takim razie, idziemy do banku. Traktat pokojowy, tam to schowamy w sejfie narodowym, do którego, no trudno jest się dostać, nie ukrywajmy, ale... Chyba, że ktoś ma taką wiedzę jak profesor, czyli ja, i wtedy to ma jakikolwiek sens tam się dostać. Ale niestety mamy takie ameby na serwerze, że niestety nikt by nie był w stanie tego beze mnie zrobić.
A, ja w sądzie. No, żartowałem. Nie chcę sądzić. Żartowałem. To był taki żarcik. Dobra, już jestem pod bankiem, widzisz? Ten, co się w ogóle wkopuje, rozwalił te liście, mając żelka w ręce. Fajnie. Ty jesteś, David, jednak udany. Tu też możesz się wkopać w dół, jak chcesz, w ogóle piętro, tak wiesz. Po co schodami schodzić? We tu, normalnie, tu się wkopuj, no. Jazda z tematem. David, ty to jednak masz mózg jak kijanka, naprawdę. Nie mam kilofa. Dobra. Zejdź schodami. On to naprawdę zrobił. No wiem, dobra, David. Co? Chodźcie do tego sejfu, bo tutaj... On się przekopuje. O nie, teraz to nie jest bezpieczny sejf, bo tutaj jest jeszcze ta dziura po napadzie. Nie, proszę, zaprzestań. Przepraszam cię, ja chciałem ci pomóc. O, dziękuję ci bardzo, duże serduszko dla ciebie za tą pomoc. Co tu jest? Dobra, no niestety tam jest otwarte, więc póki co muszę to tutaj tak zostawić i musimy to zamurować jak najszybciej. Jesteście w stanie to jakoś zamurować? Oczywiście, że tak. Gdzie ty biegniesz? Ja to... Nie! Dave, co ty robisz? Zwariowałeś? Chcieli siebie zabić, to był zamach, to był jakiś zamach. Nie, to nie był. Jaki rzut to był. Zamurujcie tą dziurę, bo to... Kurczę, Davik, miał być pokój, no schowaj to, bo nie będę dwa razy sytuację, powtarzał. Kiedy zabiłeś mnie w więzieniu bez mojego zezwolenia? Czekajcie, cięcie. Nie miałeś szatu? Tak, jeszcze raz to powiedz. Pamiętasz sytuację, kiedy zabiłeś mnie bez mojego pozwolenia w więzieniu? Nie pamiętam. No to zaraz ci przypomnę, bo ja się wtedy właśnie tak czułem. Nie, dobra, nie będę. No, się nie machaj tym mieczem. Dobra, mamy tu ten traktat, zamurowane jest to, więc wszystko jest tak jak należy, jesteśmy jakby bezpieczni. Dobra, zamykam ten safe. Turu, zamknąłem, więc... Elo. Davik, czy ty właśnie robisz drogę wskazówkami dla kogoś? Król Dave. Dobra, jaką piszę w ogóle. A ty faktycznie tak przekopałeś w dół? No. Jaki to jest w ogóle, co ty... Ja nie mogę, dobra. Potensy, co? Potężny chyba chciał napisać, ale ty jesteś analfabetą. Nie mogę. Weźcie go do mnie, ja nie mogę. Ja myślę, że wracamy z kontentem szkolnym, bo tu widzę, że ktoś potrzebuje edukacji. Nauczyciel jeszcze. Jest potrzebny, casting na nauczyciela. Casting na nauczyciela na streamach. O nie, wpadłem do tej wody. Dobra, słuchajcie, dobra, podpisaliśmy ten traktat pokojowy, więc wszystko jest tak, jak należy między nami. Ja wam dziękuję w tym momencie za oglądanie tego odcinka. Jeśli wam się spodobało, koniecznie zostawcie łapkę w górę. I do zobaczenia w następnym odcinku na moim kanale jutro o 19.19. Zapraszam na kanały do Davika i do Milki. Tam również odcinki są codziennie. Więc trzymajcie się, do zobaczenia na jutrzejszym live'ie. I trzymajcie kciuki, żeby udało nam się wygrać z Synowicami. Dzięki, na razie, cześć. Hello. Pozdro.